Grę sobie zapisałem. Lecimy na kolejną bestię. Tutaj czasami by też dobrze się było porozglądać tą telekinezą. No, tutaj jeszcze mamy 3, tam mamy jeszcze 3, jest to jeszcze. Ej, no chodź. Nie chcę się brać przez przypadek jakiegoś twojego braciszka też z okolicy ściągać. Jestem tobą zainteresowany. Tak, to ciebie zapraszam na obiadek. Troszeczkę się wycofamy. Kici, kici. Grę sobie zapiszemy. No i na tego oto rozpruwacza sypiemy. Oj, dałem się chapnąć. Trzeba uważać. Bierzemy wszystko, co możemy. W międzyczasie sobie też troszeczkę tych ryżów podjem. Nie wiem, czy to mi jakiekolwiek życie bierze i ładuje. Dobra, sam końc sobie to zobaczymy na przykład. Idziemy po mój kochany ryż. To w sumie tak, no to jest najwięcej tych 651, 650, 649. Wypiję sobie jedną wodę. No, 216. Woda mi tutaj uzupełnia 5 punktów do życia. Idziemy do góry, zobaczymy sobie te rzeczy. Piwo. Nie wiem, czy mi coś tej życie odnowiło, czy nie. Zaraz sobie zobaczymy. 385. Ty, odnawiaj mi. A, 381, co ja czytam, to z lewej strony mnie interesowało. To ryżówkę zobaczymy. A, 975 ryżówek mamy. 384, no to o jeden punkcik mi chyba dobra. Daję i dodaję, dobra, grę sobie zapisujemy i lecimy dalej. 4 mamy tutaj, no i mamy 2 tam. Tak, żebyśmy tylko jednego wyciągnęli, nie więcej, pamiętajcie o tym. Chodź bestio, na śniadanie cię zapraszam. Co na kolację, grę sobie zapisujemy, no bo nigdy nic nie wiadomo. Jest kolejne 800 punkcików do doświadczenia. No spoko, co ty zmiaszczą. Jeszcze bym się... Joj, ile tutaj tego jest? To ty całą swoją żywotność wezmę, no i spędzę w tym miejscu. Ale jakiś poziom na pewno będzie. Zmiaszczą zatem, chodź kiciusiu. Chodź, chodź, chodź. Moja bestyjko kochana. Ten troszeczkę wycofam. Joj, jak on się szybko do mnie bierze i podchodzi. Jakie podchody ma ta bestia. Zapis. Lecimy na niego. Kolejne 800 punkcików. Kolejny zapis. Ile sypiemy do przodu? Nie ma czasu się brać i opierniczać z nimi. Chodźcie. Troszeczkę go wyciągniemy, grę sobie zapiszemy i czekamy. Jest 800 punkcików. Tutaj już mamy panterki. A tutaj mamy te małe bzderki. Chodź na mnie, bestio.
Moja ukochana. Zapisujemy. Jest 800 punkcików. I sypiemy dalej do przodu, kroczek po kroczku. Kici, kici, chodź. Tasiu, Tasiu. Dawaj na mnie, bestio. Kolejne 800 punkcików. Chodź, kiciusiu. Jesteś piękny. I ty o tym dobrze wiesz. Chodź, chodź. O kurczę, bodaj się pojawiły po... podobne bestie. Demonicznie rozprowadził. Ma bardzo ładne oczka. Jest troszkę się chyba różni od tego normalnego. 2000 punktów doświadczenia ma pazur i 4 kły. No kurczę, myślałem, że coś ciekawszego też od niego mi się uda wydrzeć, ale nie. Będziemy się ratować moimi zajmiaszczymi ryżami, gdzie one są, powiedzmy mi. 649 sztuk, 625, 624, 623. No, jakąś ryżówkę sobie podjemy jeszcze. 974. No, cudownie. Zapis jest B. Sytuacja jest zajmiaszcza. Tutaj chyba wszystko już wyciągnąłem, nie będziemy mieli więcej. Nie, chyba wszystko mamy wyciągnięte. Idziemy na kolejne bestie. Kiciusie, jest was dużo. Tak, tak. Chciałem z tobą porozmawiać. Kiciusiu, mój kochany, jesteś jedyny. Najpiękniejszy. W swoim rodzaju. Ja jeszcze się troszeczkę cofniemy. Może jest normalny rozpruwacz. Jest zajumiaszczą. Bierzemy wszystko, co ma przy sobie ta bestia. Czy bym się może tymi bardziej na lewą chciał jeszcze wziąć? Dobra. Po kolei, nie, moi drogi przyjacielu, jednego poproszę, tylko nie dwóch, kurna, dwóch nam idzie. Joj. A miało być tak pięknie? Może bym sobie lepiej krew czytał, czy będę chciał z nim jakoś walczyć, no nie wiem, czy mi się to opłaci. Chyba, że jeden by się gdzieś tam zawiesił i z drugim mógłbym sobie porozmawiać. Tak, 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 zawieś się i się stamtąd nie ruszaj. Kurczę, jakoś się wziął, no i ruszył. No i obydwoje na mnie lecą. Kurna, jakie bestie, nie ciekawe. No więc weźmiemy sobie speeda, odpalimy i będzie zamiaszczą. Dwie na mnie lecą. Tamten mi zniknął, a ten jeszcze idzie na mnie. Zapisujemy grę. No i lecimy my na niego w takim bądź razie. Tamten gdzieś zniknął. Oj, trafił mnie. Znaczy za późno, ja użyłem klawiszu ataku. No i miałem taką nieprzyjemną satysfakcję. Nieprzyjemne przywitanie. Tutaj mam jakąś... W ogóle ta podłoga jest dosyć nieciekawa. Tutaj mam tych nieumarłych i tych... dużych szkielecików. Na porządek to sobie wezmę i życie. Muszę czymś podładować. Zostało mi 623 ryża. 602, 601,
No i jedną ryżówkę. Ta 973. Lub ten głupi dziób. Dobra, zapis i sypiemy do przodu. Ciekawe, jak mi tutaj walka z tą jedną. Mam nadzieję, że bestią wyjdzie. I leci na mnie tylko jedna, ale fajnie, sympatycznie. Ciekawie, jak sobie zapisujemy, jakby co. Nie, kurczę, to jest blisko mnie. No, ej, no ale to nie jest nieciekawe. Teraz jestem do niego na dwa sieknięcia. Olbrzymi szkielet. Chyba, że ta nasza przyjaciółka Elaine będzie mogła mi tutaj czegoś wziąć i nauczyć. Ja na te bestie na razie jestem troszeczkę za słaby, chyba że z jakiegoś czaru bym mógł wziąć i na nie się rzucić. Nie chcę, szczerze mówiąc, tej walki w tym momencie brać i przegrywać, a jestem w stanie to wygrać, tylko trzeba to tutaj wziąć dobrze, rozegrać tą sytuację. No z kościotrupami właśnie mam taki problem, że no, często w nie, kurczę, no, nie jestem w stanie trafić. Więcej punkcików doświadczenia, tylko zanim dostałem katy, dostałem kata. Tu, gdzie jest ten kat? To jest pięść Boga. Kat, taki. Zmiaszy przedmiociki, dobra. Gdzie są moje pożywienia? Nie, no te szkieciki się później wybiorę. 601 ryży jeszcze mamy do szamania. 584, 583. I lecimy na samą górę, gdzie mamy 973 ryżówki. Ha. Jaki zmiaszy trunek. Zapisy, jakby co, to żebyśmy go mieli. I sypiemy dalej. Mam jeszcze dwóch szkiecików. No nie wiem, czy uda mi się. Znaczy, udać mi się powinno chyba. Chyba powinno mi się udać. Tylko po co by jakoś wziąć i przygwoździć gdzieś do ściany, czy coś w tym rodzaju. Jaki gdzieś nieciekawy mam tutaj widok. Ojoj, Bezi, to byłoby nieciekawe. Kurczę, no. Mamy jakąś ścianę z tyłu, tylko żebyśmy to przeżyli. Chyba tego nie przeżyjemy. Doko. Na trzecie chnięcie jestem do tej bestii. No, trzeba się słaniać. Ty, udało mi się gościa rozwalić. Myślałem, że będzie nieciekawiej. My się podratujemy w tym momencie. Znowu naszymi ryżami. Co chwileczkę potrwa. Ja tutaj zrobię kolejne cięcie. 550, 49, 48, 47, no i 46. Weźmy się, napijemy też jednej ryżówki. Mamy 971 jeszcze sztuk. Tylko to zejmę z tego trunku. Tam mi został jeszcze jeden szkielecik, jak dobrze pamiętam. Jeszcze te brzytwiaki mi zostały. Dinozauro podobne bestie. Lecimy zatem na tego szkielecika. Za pleców mnie kurczy, chce atakować ta bestia, nie ciekawa. No, dało mi się to przetrwać, też było nieciekawie. Bierzemy kata, nic więcej przy sobie nie ma tam. Telekineza, tutaj sobie przebiegniemy dookoła, nic ciekawego nie widzimy. Wszystko stąd wzięliśmy chyba, moi drodzy przyjaciele. Mamy tylko marlaków, kurczę, już dwóch na mnie idzie na dzień dobry. No z jednym bym się pobawił, ale nie z dwoma. To też nie z tyloma życia.
W międzyczasie, jak on do mnie dojdzie, to ja sobie wezmę i troszeczkę też się podratuję, gdzie są kurnata, jakieś moje ratownicze sytuacje, rzeczy do zjedzenia, w ogóle. To już jest przy mnie. I co dwóch nam jeść? To ja mam szczerze mówiąc daleko gdzieś. Stój bez i nie ruszę się, kurde, gdzie masz ten ryż? 546 sztuk. Nie no, idą na mnie bestie, obydwie jak zawsze. Nie no, idą na mnie te bestie, trzeba się oddalić. No nie chcę z nimi walczyć w takim stanie, kurczę, jeszcze z dwoma naraz, no to nie jest sympatyczne. Dawaj, bez i jak najdalej odchodzimy od nich. Z jednym bym się jeszcze zmierzył, no ale nie z dwoma. Jeszcze 512 mi zostało, 511, 510, dobra. Ryżówka, 970. No, ta animacja jest ze miasto, dobra. Co ty ze miasto, zapisujemy grę. Sobie ją też mogę zapisać na drugim slocie, jakby co. Lecimy. By pokonać większe zło. Znikli mi, wrócili się do tyłu, tak. Z zombiakami jest taka właśnie sytuacja, dosyć ciekawa, kici kici. Tam są dosyć dobrze, kurczę, zaczajeni. Nie tylko tacy do obozu, tylko telekineza, jakby co. Mamy czterech. Jakiś zaczął się ruszać i idzie w naszym kierunku. Mam nadzieję, że to tylko jeden będzie. Więc chodź, mój drogi przyjacielu, zombiaku. Oni też będą chyba się brać i chronić. Ja sobie zapiszę, jakby co. Bo wyciągnęliśmy jednego. No, i trzeba poczekać, aż on do mnie podejdzie i mnie zaatakuje, tak? Zardzewiały miecz, 350 punkcików do doświadczenia za niego dostaliśmy. Co miaszczą? Czyli tutaj nie ma nic. Telekinezę, tutaj mamy pozostałych zombiaków, dwóch na mnie idzie od razu. Czy jeden, chyba tylko jeden, mam nadzieję. Udało mi się wyciągnąć jednego zombiaka. Chodź do mnie, mój przyjacielu. Gdy sobie zapiszemy. I będziemy szli na niego. Zombie wojownik, dosyć ładnie mi się udało go tutaj wziąć. Na dwa sieknięcia od razu. ...350 punkcików do doświadczenia. 314 890. Kurde, niedługo będę miał poziomik, super łacką. Tu mamy te brzytwiaki, tu mamy te zombiaki. Panowie, weźcie się. Dogadajcie, no bo z większą ilością przeciwników no nie chcę walczyć, chyba że się tam wpakuje. No i ze wszystkimi naraz będziemy walczyć. Czego by nie? No, czego by nie? Czy 150 punktów doświadczenia. A się oddali, my go sobie zapiszemy. Jeszcze raz lecimy. Trzeba ich troszeczkę wziąć i powymijać. Dobra, specjalizujemy się w tym momencie w zabijaniu zombie. Zostało mi tylko jeden mag. Sobie zapiszemy, troszeczkę go weźmiemy i wymijemy tutaj z jakiejś. Gdzie ten mag? Upadły czarnoksiężnik. Dawaj, Bezi.
No jaka sytuacja, jest nieciekawa. Ej, ale ja mu nic nie robię. To będziemy czekać, aż mi zada ostateczny cios, ten. Dobra, spada dziedzie. Rdzewiomierz miecz sobie wezmę. Pod czwórką mamy też telekinezę. Ty uspokoiła się tutaj sytuacja. To fajnie brzmi. Nie brzmi, no ale jest. Zrdzewiały miecz. Ty bestią. Tutaj do mnie po co podchodzisz, powiedz mi? Zombie wewnik. No chodź. 800 punkcików do doświadczenia. Kostur maga, zardzewiały miecz, nie mogę od ciebie nic dostać, ty mam. Armia upadłych, krąg piąty, koszt many 25. Potrzebuję krągu piątego, żeby coś takiego używać, bym bardzo chciał tego skorzystać. Czara życia. Czekajcie, co ja tutaj w ogóle mam? Poziom 21, siła 308, zresztą 70 mana. 103 punkty życia, 385. Napełnij czarę i wypij, odejdź od źródła. Woda coś tam mi dała ciekawego. A nic chyba dostaliśmy w tym momencie uzdrowieni. Nie, dostaliśmy 100 dodatkowych punkcików doświadczenia, ponad 100 mamy w tym momencie, 425. 123 do many, 70 do zręczności, 113 do siły. No ty, no to sympatycznie, jak dostaliśmy kolejne punkciki do życia. Moja postać w tym momencie troszeczkę lepiej będzie się tego trzymała, mam nadzieję. Idziemy na kolejne brzytwiaki. Czy sobie zapiszemy też na drugim stocie, jakby co? Chodź na mnie, moja kochana bestio. Oj, bez, czego ty w niego nie... Czego mi tej bestii nie namierzyłeś, powiedz mi? Jest 800 punkcików do doświadczenia. Zajmiaszczą. Jeszcze troszeczkę będziemy mieli poziomik. Kici, no chodźcie na mnie, bestie. Moje piękne bestie. A kici. Cofniemy się do tyłu. Jeszcze jeden zapis. I czekamy. Kolejne 800 punkcików wpadło nam do kieszonki. Joj, dosyć dużą tam ilość mam tych przeciwników. Jednego poproszę, nie dwóch. Muszę was jakoś inaczej wziąć i zaprosić do tańca. Chyba że tutaj coś jeszcze ciekawego byśmy mogli mieć. Pamiętam, że tutaj mieliśmy kryształ. No dobra. No chodź, kici. Kici, taś. Poczekamy. Rozpruwacz. Kolejne 800 punkcików do doświadczenia. Ile kurczę. No wpakuję na kolejny poziom, później będę chciał wpakować sobie jeszcze na jeden poziom. No to było tak troszeczkę na zdradę. Się na mnie bestia rzuciła. Jeszcze dwie widzimy w okolicy. Zapraszam. Do tańca. Tak zwanego połamańca będziemy tańczyć. Ślicznotka. Nie no, deszcz pada.
Dopiero teraz się jarnęłem. No i to jest piękne, moi drodzy przyjaciele. Telekineza mnie interesuje tutaj w okolicy. Może coś ciekawego znajdziemy tą telekinezą. Jeszcze mamy dwie bestie. Kurczę, coś mi się światło jakoś spierniczyło. Ta pogoda to jest troszkę taka jakaś dziwna. Kurz się wziął i uniósł pewnie i dlatego tak jakoś wyszło. Ocenimy się troszeczkę. Sobie też zapiszemy jakby co. I bierzemy tą bestię na klatę. Kolejne 800 punkcików do doświadczenia. Jest spokojnie, tylko będziemy mieli poziom 22. Będziemy mieli 42 punkty do rozdania nauki. Nie ze dwoma, tylko z jednym. Poproszę o taniec, połamaniec. Idzie na mnie. Ta przepiękna bestia. Punkcików do doświadczenia. Ja mam nadzieję, że już ostatnia mi została. Jest pięknie i cudownie. No coś takiego, pogoda mi się kurczę zrobiło, niezbyt ciekawa. Ok, będziemy się trzymać tutaj przy rogu. Mam nadzieję, że w miarę szybko się tutaj weźmiemy i wszystkim zajmiemy. Ciernista paproć. Prawie do zręczności. Dwa mamy, trzy takie cierniste paprocie. Telekineza mnie tutaj najbardziej bierze i interesuje. Jak tu jest nieciekawie. Dobra, tam nic nie ma ciekawego. Chyba że w roku coś będzie. Tutaj pamiętam, że mieliśmy jeszcze jakieś inne bestie, z którymi możemy sobie powalczyć. O, jakiś tam kryształ leżą. Kryształ runiczny, podnosimy go. Tutaj sobie zapiszemy. Mamy te robaczki, tylko kurczę, pojedynczy bym chciał sobie z nim powalczyć. Bez wejścia jakoś ładnie ustawy. No i pojedynczo poproszę. Kurczę, powiedziałem pojedynczo, no ja cię kręcę, nie no, bez jaj. Jeszcze mnie ze wszystkich stron oblazły i od razu mnie kurnata ostro zatykowały. Wy jesteście kurczę dwa zasieknięcie dla mnie, no ale... Nie, to nie widzę, to jest w ogóle sympatyczna, nieciekawa sytuacja. Jestem już po mnie prawie. Tak, jest po mnie, zostało mi trzy. Nawet więcej niż 3. Joj, trochę się odsuniemy, gdy sobie zapiszemy jakby co. Że spało mnie. Nie lubię takich sytuacji w tej grze. Daj za mną lecą. Odpuściły sobie, spoko. Zapisy. W tym momencie jak sobie odpuści, nie odpuścił sobie. Na jednego się... Na jedno sieknięcie i na dwa sieknięcia, okej. Co zamiałem szczą, bierzemy wszystko co one mają przy sobie. Nienawidzę tych bestii. Tylko dlatego, że one w kupie biorą i współpracują. Bierzemy telekinezę, zardzewiały miecz tutaj leży, bierzemy sobie go do naszego ekwipunku, później go sprzedamy za kilka sztuk rudy, nie złota. Pajęczy truteń, fragment
pancerza pajączaka. 50 tutaj pokazuje mi, że kosztuje. O, ciemną papróć miał też przy sobie. To ty się ten z opłaca je tutaj bradzi. I sprawdzacie. Czekajcie, w ogóle się ten pokoi bez tego. Pieczęć wody, pieczęć ognia. Kryształ rezurekcji. Nie wiem, jakiś kryształ też mi się udało tutaj podnieść. Akceleracji, pieczęć. Kryształ czasu, kryształ mocy. Nie wiem, co to są za kryształy i w ogóle po co mi są potrzebne. Wcześniej nie otwierałem, no ale dobra. Mniejsza z tym. 510 zostało mi ryżu w 477. 76. No i wypijemy sobie jeszcze jakąś ryżówkę. Cza. Kości mi strzelają. No i sypiemy do przodu, moi drodzy przyjaciele. W grocie jeszcze widzę jakiegoś pajęczaka. Nie wiem, czy to na nagraniu też będzie widać. Pajęcznik truteń. No, Mezi, czego tego nie trafiłeś? Specjalizuje się w zabijaniu robactwa chyba. Poziomka. Rekineza, moi drodzy przyjaciele. Patrzymy się, tu, czy tutaj nie ma nic ciekawego. No i lecimy na wierzch, na zewnątrz, znaczy się. Tutaj będziemy mieli troli, ale zajmę aszczu. Naprawdę, to jest przepiękne. Ha, ha, ha. Zapisujemy grę, lecimy na trola. Tu, jaskiniowy troll, to niezwykły troll. Yeah. Bezi. Nie no, ten motyw na trole to jest przepiękny. No wpakuj mu się pod łapę i tam po tyłku trzeba troszeczkę wziąć i po... skrobać. 2500 skóra trola. Nie no, aż tak źle to nie było. Wypijemy sobie zatem troszeczkę, znaczy wypijemy, podjemy sobie troszeczkę tych. Poconek smoka, armia upadłych. Krąg szósty i krąg piąty. No, krągi by mi się tutaj przydały, moi drodzy przyjaciele. Gdzie są moje ukochane ryżówki. Znaczy ryżówki na 461 i 460 zamiaszczą. Dawaj, Bezzy, lecimy tego jaskiniowego trolla. Dawaj, Bezzy, damy sobie radę z nim. Chyba, że on sobie da radę z nami. A kuku. Jaka bestia śliczna. Dawaj mu pod pazuchę. Dwa i pół tysiąca. Co ty z miaszczą? Mamy w tym momencie poziom 22. 330 490 doświadczenia, a na kolejny poziom potrzebujemy 370 tysięcy. Mamy 42 punkty do umiejętności, 435 punktów życia. Zamiaszczą. Jakby z tymi trolami wziąć i powalczyć, powiedzmy mi. Mamy tam aż 3 bestie, tutaj mam jeszcze jedną, to na tym się na razie weźmiemy i... No i lecimy tego trolla jaskiniowego. Tak, tak. Weź mój mały pieszczoszku. Się nie denerwuj. Udało mi się, kurczę, to uniknąć, nie wiem jakim cudem, no ale pakuj się pod tą pazuchę. No, czekaj, go w ogóle nie jestem w stanie namierzyć. Jest 250 punktów doświadczenia, udało mi się. Jak ja tej bestii
Znaczy nie mogę powiedzieć, że jej nie lubię, bo ją bardzo kosiam. Tam się szło do kolejnych tych troli, a tutaj jest jeszcze. Czy zwiedziłbym sobie ten teren? Tutaj się wychodzi do góry na tego smoczusia. Jestem ciekaw, czy udałoby mi powalczyć się z tym smoczusiem. Dobra, trzeba tamtych troli jakoś wziąć i strolować. Z jednym by mi się udało powalczyć, nie? No ale nie ze wszystkimi trzema, chyba będziemy ich musieć jakoś rozdzielić. Kici, kici. Tak więc, mój kochany trollu, hej! Ej, no! Cześć, mój kochany przyjacielu! No cześć, chodź, przytul się do mnie. Kurna, idzie. Ale jesteś straszny. Co nic, weźmiemy odpowiednią odległość od twoich pobratyńców. Bo ty jesteś bestia bardzo inteligentna. No i lecimy na niego. Cześć, moja bestio. Kurczę, udało mi się cudem przetrwać tą oto niebezpieczną sytuację. Kurczę, ale jak on się do tyłu cofa, to jest nieciekawa. Nieciekawa sprawa. Raz trzeba go trafić, nie więcej, no bo później jak go trafię więcej razy, to on jakoś inaczej bierze i reaguje. No właśnie. Jest 200, nie, 2500. Bierzemy jego skórę. Skórkę z trolika. Jeszcze dwa mi zostały. Dwa potężne kiciusie. To nie są kiciusie, tylko to są małpeczki. Cześć, mój przyjacielu, chodź się przytul. No cześć. I chodź na mnie, kurna bestia. Ty małpeczko, moja mała. Już idę się do ciebie przytulić, no ale nie przy twoim przyjacielu. Haha, to był podstęp. Szczwana ze mnie bestia. Po kostkach będziemy brać i napierniczeć. No. Coś tam ciekawego opisał, nawet nie przeczytałem. Jakaś informacja na temat troli. Jakiś punkcik do siły może dostałem, mam nadzieję, 313. To było bardzo głupie, rzuciłem się na niego. Byłem pewien, że uda mi się go rozwalić, ale to nie jest prawda. Mniejsze obrażenia jest, mu tutaj zadaję, nie wiem, może jakoś sobie dziwnie stanęłem. Bez i... Ten troll jest troszeczkę chyba bardziej potężniejszy od tych pozostałych, no to jest ciekawe. A, to jest pradawny troll, kurna, dlatego. Ciekawe jestem, ile za niego punkcików dostaniemy. Dostanę, znaczy się. Kiciusiu. No to będziemy tutaj, kurczę, ostro z nim tutaj negocjować, panowie. Co ja, kurczę, nie dam rady temu trollowi. Zaraz mu tutaj wyjaśnimy, kto tu rządzi w tej kolonii karnej w ogóle. Łata, no bij go po kostkach, Bezi. Bezi, ja wiem, że jesteś super, co tacy zajmiaszczy. Kurnata. Jeszcze, no właśnie, trzeba na niego uważać, bo to jest jak zawsze... Jakby to powiedzieć, no i no sięgnięcie jestem, a nie chcę mi się brać i powtarzać z nim walki. Jest 5000, to mało, no ale co tutaj mi dostanę tylko skórę trolla, no. No i taką kapliczkę, w której wcześniej byłem, wszystko z niej zajumałem, ha, ha, ha. No i to jest piękne, moi przyjaciele. Ukokani, tak więc trzymamy się przy prawej stronie. Się szło do góry, był tam smoczuś. Jestem ciekawy, czy jestem w stanie tego smoczusia rozwalić. Mam nadzieję, że tak. Nie wiem, czy powinienem go rozwalić, no ale postaramy się. Uda mi się tutaj wziąć i w... Nie. Chciałem się tamtędy wziąć i wkręcić.
Tędy też mi się nie uda. Przez cały czas tą telekinezę w łapce. No jeszcze mi się postać moja weźmie i... Ja zapisałem sobie po walce z trollem, chyba nie. Na drugim stocie sobie też zapiszę, jakby co. I lecimy, mamy kurcze. Panterki, z panterkami nie wiem, czy znaczy nie walczyłem jeszcze. To też dosyć dużo mamy ilość tych bestii, ojoj. Na jedną, joj. Kiciusiu, jakie ty masz ładne oczka. Kot, jesteś piękny, znaczy nie oczka, tylko buzie. Coś jadłaś pewnie, się obrudziłaś. Ale sobie zapiszemy. Z panterami jeszcze nie walczyłem, to jest... Tak, demoniczna pantera. Łata. No, a jak ta sytuacja będzie tak wyglądała, że ona mnie tutaj nie będzie nic robiła, to też będzie sympatyczno. Skóra pantery i cztery kły. Zapisujemy, zapisujemy. No nie, no muszę tam jakoś inaczej przejść się. No chodź, pantero, na mnie, na ciebie nie chcę iść. Kiciu, jaki ty jesteś słodziutki. No to, to są już kotki. Piękny i cudowny. Zapis. No i lecimy na nią. Punkcików do doświadczenia. Jak tam w ogóle 343 990. Nie wiem, zapisam sobie, znaczy na dwa sięgnięcia jestem dla tej bestii. Nie no, dwie chcą na mnie iść od razu. Nie, idzie jedna, to jest super. Chodź kiciusiu. Chodź moja ty panterko. No nie obeszłoby mi się. Nie obeszłoby się, gdyby mnie tutaj nie wzięła i nie chapnęła. Ale dobra, po to mamy te wszystkie ryże, żeby jakoś wykańczać. Gdzie one są? 460 sztuk jeszcze mamy. Grę sobie zapisujemy. I sypiemy dalej na kolejne bestie. To jeszcze jedna mi została. Tak więc od razu się weźmiemy na nią. Rzucimy, żeby ją przytulić. Masz kurna chata. Bierzemy wszystko, co miała przy sobie. Bierzemy telekinezę i sypiemy do przodu. Idziemy tutaj na samą górę. Mam nadzieję, że jeszcze jakieś fajne tutaj może roślinki znajdziemy w okolicy gdzieś. Jak to wszystko opustoszale wygląda. Ja cię kręcę, nie widziałem, że tutaj będą te bestie. Dawać mi tutaj ryż 428 sztuk. 98, 397, 396. No i z dwie różówki sobie sikniemy. Ta, 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 ta. 968. Ok, mamy tam kolejne panterki. No i mamy tutaj te panterki. Pasowałoby się nimi jakoś kurna to zająć pojedynczo. Oczywiście nie ze wszystkimi naraz. Chodź, kiciusiu. Weź się na mnie, nie rzuć, no ale... Kroczek po kroczku. Do nich tam podchodzę. Jakaś się może nami zainteresuje. Ej, no to jest nieciekawe, do nich tutaj bardzo blisko podszedłem, a one nic. Jakie cwany są bestie. Kici, kici, kici. No chodź. No kurna ta. Są bardzo blisko siebie. Ale ode mnie są dosyć nieciekawie oddalane. Okej, mamy jedno. Mogę sobie zapiszemy. Mam nadzieję, że uda mi się ją tutaj powalczyć odpowiednio. Demoniczna pantera.
Jest 500 punkcików do doświadczenia. Dało się.